Proszę Państwa, taki pomysł się urodził, że w związku z tym, że nie możemy na razie nagrywać pogadanek w sklepie Fotomag, dlatego że w domu mamy obłożnie chorą babcię, znaczy obłożnie, no nie obłożnie, ale chorą i bardzo już leciwą, co wiąże się z jakimś tam ryzykiem, więc ja na razie się nie ruszam, ale pomyślałem, że skoro jest na YouTubie profil mój nieużywany całkiem, no to może warto by tam coś umieszczać, a ponieważ jadę codziennie rano do pracy i to jest kawałek drogi, przynajmniej 10 minut, pomyślałem, że może warto coś nagrać. Teraz na przykład mamy sytuację zupełnie niespodziewaną, bo przed nami na samym zakręcie manewruje tir i nie sposób wyjechać. To się tu nie zdarzyło chyba nigdy, no ale teraz się zdarzyło i ten tir manewruje. W związku z powyższym wszyscy stoimy. Nie ma tu takich sytuacji. To już prędzej, tu dziki przy przystanku, o tu obok, tydzień temu jechałem, stado dzików, w tym jeden albinos. Nie przejmują się zupełnie. Dobrze, tir postanowił zrobić coś innego. Jedziemy. Proszę Państwa, żeby nie zanudzać, ponieważ o czymś muszę mówić, a jest rano, jestem obudzony. Tekst sobie napisałem już wcześniej, dlatego że muszę dzisiaj też mnóstwo rzeczy pozałatwiać na mieście, bo to tak jest, że jeszcze coś robię. Proszę Państwa, taka kwestia szalenie istotna. Koledzy przysyłają mi co rano, znaczy no nie co rano, ale często, jakieś tam linki z ciekawostkami, które znaleźli w sieci, którym można się przyjrzeć bliżej i może się jakoś tym zainspirować. O matko, co tu się dzieje? Ach, dobrze. Śmieciarze. Co się dzieje w sieci. Proszę Państwa, takie linki, seria, dostałem informacji na temat nowych osiągnięć polskiej literatury, to znaczy tego nieszczęsnego spotu, który ma być zajawką, reklamą polskiej literatury na świecie, nowej, która to już odsłona tej nowej literatury. A oprócz tego różne informacje o książkach. Książce Elżbiety Herezińskiej, na temat Władysława Łokietka o książkach na przykład Krzysztofa Wargi, Maksa Cegielskiego i takich innych osób. O co chodzi? Ci ludzie występują parami. To jest niezwykłe, bo autor zwykle, kiedyś tak było, był solo i stawał naprzeciwko publiczności, czytelników, ewentualnie redaktora prowadzącego z nim spotkanie. Teraz mamy parę. Książkę Herezińskiej poleca Bartosz Węglarczyk. Książkę Cegielskiego poleca Warga, a książkę Wargi poleca Cegielski. Nad tym wszystkim patronat trzyma Tadeusz Cegielski, były dziekan Wydziału Historii na UW. I on też poleca te książki. Więc jak ja widzę, że oni występują parami, to przypomina mi się od razu takie już przeze mnie przywoływane powiedzenie mojego świętej pamięci już nauczyciela od hodowli lasu, pana Władysława. Jeden to nie komisja, dwóch to złodzieje, dopiero trzech to komisja. Więc to dotyczyło spraw innych, ale Państwo rozumiecie, o co chodzi. Mamy produkt w postaci książki, mamy autora i mamy człowieka, który ma to uwiarygodnić. A oprócz tego mam jeszcze założenie podstawowe, które ci ludzie mielą bez przerwy, albo często, jeżeli nie bez przerwy. Jakość obroni się sama. No więc widzimy, że jakość, oni uważają, że to, co robią, to jest jakość. Widzimy, że jakość nie broni się sama.
Więc obecność tej drugiej osoby w tym zestawie, książka, autor, publiczność, tego pastuszka, który tam stoi z tyłu i poklepuje autora po plecach albo gładzi po podbródku, no to jest pewna demaskacja, tak? No bo skoro jakość broni się sama, a ten autor wyraźnie nie jest sam, to znaczy, że albo nie ma mowy o jakości, albo to w ogóle nie jest autor, albo ten pan ma przyszedł po coś innego. Nie wiemy po co. Czerwone światło. O Jezu, po co tu jest ten? To nie wiem, ale dobra. Ta sygnalizacja. Zielone. No więc wygląda to z mojego punktu widzenia śmiesznie, ale rozumiem, że chęć uwiarygodnienia się za wszelką cenę jest tak silna, że już wszystko rzucamy, byle tylko potwierdzić, że jesteśmy fajni. No ale to są, jakby to powiedzieć, uwiarygodnienia wewnętrzne, bo jeżeli Cegielski uwiarygodnia Wargę, Warga Cegielskiego, a obaj piszą o tym, jak opresyjny i zły jest Kościół katolicki, przy czym żaden do tego Kościoła nie chodzi i w ogóle nie interesuje go z istoty nic związanego z Kościołem, chyba że można na ten Kościół coś powygadywać, no to jest troszkę dziwaczne. Ja wiem, że my mamy z tym do czynienia już od wielu bardzo lat, i oni po prostu nie przestaną, że będą tak opowiadać, licząc na to, że kolejne pokolenia są wydane na pastwę systemu edukacyjnego i że w domu nie odbierają żadnych informacji, nie są w ogóle kształtowane te dzieci, a potem robią się z nich Julki i Oskary i protestują na ulicy i opowiadają różne głupstwa. Im się tak może zdawać, natomiast no tak nie jest, dlatego że dzieci jednak są kształtowane przez rodziców. Ci rodzice, nie tak jak się wydawało towarzyszom po wojnie, Jackowi Kuroniowi po 89 roku, rodzice nie zapychają do roboty od świtu do nocy po to, żeby zarobić na włożenie gwoździa do zupy. Tylko mają trochę czasu i coś tym ludziom, tym biednym dzieciom tłumaczą, więc oni coś tam rozumieją, oczywiście nie wszyscy, no tam spora ilość tak. Poza tym no łatwo, ponieważ mamy internet, biblioteki już dawno nie żyją, bo to co jest biblioteka trudno nazwać książkami. Mamy internet i w tym internecie, proszę Państwa, łatwo sprawdzić, co się mówiło 20 lat temu na temat nowości literackich, jakie były konteksty, co się mówiło 30 lat temu. I co się mówi teraz, to jest dokładnie to samo. Ja pamiętam taki film, jak byłem na studiach, obrazoburczy o księdzu, co był gejem. I od tamtej pory, to było 30 lat temu, od tamtej pory nic się nie zmieniło. Teraz mamy co roku taki film i co roku wszyscy oczekują, że wywoła on jakieś oburzenie, może nawet zamieszki. No więc nie wywoła, bo żeby były zamieszki, to trzeba je opłacić. Nie ma zamieszek za darmo. Bez zaliczki nie ma muzyczki, jak mówiła Irena Kwiatkowska, sławna aktorka. No ale wracajmy do wiarygodności tych książek. No oprócz tych dwóch panów, o których mówię, była tam jeszcze pani Herezińska, która napisała kolejną książkę o Łokietku. Korona coś tam. Mnie to śmieszy bardzo, bo Węglarczyk to popiera. Wcześniej pani Herezińska napisała książkę o Brygadzie Świętokrzyskiej i pamiętam te wzmożenia, wszyscy się ekscytowali tym nieprzytomni, ja nawet tego nie dotknąłem, bo sprawa jest dla mnie oczywista i czytelna, ale każdy może się ekscytować czym chce i kim chce. Pani Herezińska napisała książkę o Brygadzie Świętokrzyskiej, nawet Leszek Żebrowski to promował. Litości, ludzie. No, dzisiaj mamy książkę o Łokietku i promuje to Węglarczyk, ale to już nie chodzi o Węglarczyka. Chodzi o to, ale ruch. Czy ja wziąłem maskę? Wziąłem. Chodzi o to, że ten format tej książki jest taki na pół baśniowy. No i oczywiście te elementy baśniowe to są wprost wyciągnięte z jakiejś literackiej mitologii
tworzonej od XIX wieku w Europie Zachodniej. Jacyś starcy siwobrodzi tam występują, jakieś tajemnicze rzeczy, krew i mgła. Jak człowiek ma 18 lat, to mu się wydaje, że będzie pisał powieści o bardzo tajemniczych sprawach i tam będzie mnóstwo takich wyrazów jak krew i mgła. Ja też taką fazę przechodziłem, ale całe szczęście się otrząsnąłem i dzisiaj już robię inne rzeczy. No ale każdemu wolno, więc ja myślę, że tak zwany duchowy rozwój literacki młodych autorów i w ogóle młodych ludzi przebiega utartymi ścieżkami. On jest przewidywalny, być może nawet jest gdzieś rozpisany w jakimś podręczniku, ktoś to studiuje. I łatwo takiego człowieka zachęcić i zniechęcić, używając odpowiedniego przełącznika. Stąd na przykład ja mam taką koncepcję, żeby zajmować się rzeczami, które nikogo nie interesują i których nikt nie uważa za choćby śladowo atrakcyjne. To jest szalenie fantastyczna, szalenie interesujące i to jest fantastyczna przygoda, ponieważ znowu światło. Wjeżdżamy na wiadukt teraz w Prycisku. Ponieważ to jest człowiek odkrywa sam niezwykłe bardzo rzeczy. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, ludzie patrzą na to krzywo, bo nie widzą w tym nic ciekawego. A trzecia sprawa, że jak mamy jakieś tam umiejętności i warsztat, to z tego pozornie nieciekawego zagadnienia, z tych nudów cholernych i flaków z olejem, zaczynają wychodzić historie zupełnie księżycowe. No ale do tego są potrzebne trzy rzeczy. Trzeba wiedzieć, co może być interesujące, umieć to opisać i jeszcze odpowiednio wypromować. Jak choćby ja teraz przez ten telefon, ja teraz nie powiem, o czym ja mówię, bo czeka nas przyszły rok ciekawych premier. No ale w tak zwanym mainstreamie, bo musimy pamiętać, że jak to powiedział kolega Sowiniec, jesteśmy marginesem internetowej niszy. Cieszmy się z tego. Tamci są tak zwanym głównym nurtem. Więc w głównym nurcie panują zasady głównego nurtu, tak? Czyli krasnoludek musi mieć czerwoną czapkę, zły czarownik musi mieć zrobione brwi henną, podły jakiś podstępny intrygant musi się stosownie nazywać i tak dalej, tak? A wokół Wawelu unoszą się opary tajemniczej mgły, z których wychodzą siwobrodzi starcy próbujący zamordować Kazimierza Wielkiego. To wszystko składa się na atrakcyjność prozy Elżbiety Helezińskiej i ja nikomu tutaj nie będę, nikogo nie będę do tych książek zniechęcał. Przeciwnie, uwaga, skręcamy. Będę zachęcał, żeby ludzie czytali o tym Łokietku, jak on tych Krzyżaków pod Płowcami pokonał i jak ta mgła chciała zadusić Kazimierza Wielkiego w komnacie. To są bardzo ciekawe rzeczy. Tym ciekawsze, że jeszcze do tego włączył się Bartosz Węglarczyk, żeby podkreślić, że jakość broni się sama i nie potrzebuje żadnych dodatkowych atutów. Po prostu sama się broni. Proszę pana, jakiś facet tu złazi. No. Więc wygląda to wszystko szalenie ciekawie, interesująco. Przebiegł mi drogę kot, całe szczęście rudy. Interesująco i zapowiada się ciekawie. A jeszcze Szczepana Twardocha pokazali, który ma taką już bardzo talmudyczną brodę i zdaje się, że przez najbliższe lata będzie udawał żydowskiego mędrca, dopóki się trendy nie zmienią. Co łatwo może nastąpić, ale nie przeszkadzajmy mu w tym, bo to bardzo ciekawe, jak ludzie za pomocą wyglądu zewnętrznego też usiłują podkreślić, że jakość broni się sama. Jakość, proszę państwa, broni się sama i w ogóle do tego niepotrzebna jest broda, ani siwa, ani ruda, ani w ogóle żadna, ani Bartosz Węglarczyk, ani Warga, ani nawet stary Tadeusz Cegielski do tego nie jest potrzebny, bo wszystko, co jest dobre i uczciwe, obroni się samo. Dojechałem do pracy. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że to wszystko wyjdzie jakoś i że może nie codziennie, bo ja nie wiem, czy ja dam radę codziennie tak gadać. Te pogadanki będą nam wychodzić. Się zobaczy. Bardzo państwu dziękuję. A do Michała wrócę. To nie jest tak, że nie będzie tego. Będziemy omawiać książki u Michała, ale mamy tych kanałów trochę. Trzeba by je było czymś zapełnić i
No i podnieść trochę promocję, dlatego że, no jak mówię, jakość w mainstreamie broni się sama, a tutaj my musimy tej naszej jakości trochę pomóc. Za pomocą telefonu, samochodu, dzików na poboczu, rudego kota i innych takich rzeczy szalenie ważnych dla reklamy książek. Bardzo Państwu dziękuję. Do widzenia. Wyłączam się jak Stefan Martyka, co w latach 50. przerywał koncerty orkiestry Polskiego Radia i za to go zastrzelili. Do widzenia.